Jeżeli dziennie jeżdżę dwoma samochodami ciężarowymi, to przesiadając się z auta do auta, robią rozpoczęcie i zakończenie tachografu w obydwu samochodach? Tak. Tak. Okej. Tak. To nie ma żadnego znaczenia. Osoba, która będzie rozliczała czas pracy i tak zauważy, że to był jeden samochód, drugi, jest przesiadka, w niczym to nie przeszkadza. Nie jest to nowy dzienny okres pracy. Nowy dzienny okres pracy zacznie się po wykorzystaniu, po zamknięciu tamtego i wykorzystaniu przysługującego odpoczynku dziennego lub tygodniowego, tak? Więc tutaj nie ma to żadnego znaczenia. Tam kończąc, zamykamy, otwieramy nowy i już. Ale dobrze, że to pytanie padło, bo przy okazji warto przypomnieć o tym, że kierowcy dzisiaj, podejmując pracę, mają obowiązek przy rozpoczęciu wpisać kraj, w którym rozpoczynają, i przy zakończeniu również pisać kraj, w którym kończą. Pamiętajcie o tym, to są naprawdę ważne rzeczy, bardzo ważne rzeczy. Tu w tym przypadku pytania nie będzie wpisywany kraj, tylko i wyłącznie zakończenie. Zakończenie, rozpoczęcie i jedziemy dalej, ale jesteśmy cały czas w tym samym kraju, chyba że to byłby inny kraj, no to wtedy musimy wpisać. Kara niby za to jest nieduża w naszym kraju, bo 50 zł za brak każdego wpisu. Ale jeżeli tych wpisów będzie, nie wiem, 15, to już mamy 750 zł, to już jest trochę pieniędzy. Za granicą można dostać nawet 700 euro kary za to. Podchodzą do tego zupełnie inaczej kontrolujący za granicą. Dlaczego? Dlatego, że na podstawie tychże zapisów są w stanie stwierdzić, kiedy pojazd wjechał do ich kraju, kiedy wyjechał, na podstawie innych dokumentów stwierdzą, czy był wykonywany kabotaż, ile tych kabotaży było, a one są oczywiście reglamentowane.